Dzień dobry, witajcie. Audi RS6 4.0 TFSI V8 600 koni z 2022 roku. Zastanawiałem się, jak zacząć to nagranie, ten film. Ktoś z Was bardzo trafnie i słusznie spostrzegł, że Audi to taka specyficzna marka, która z jednej strony produkuje bardzo zachowawcze samochody, takie jak na przykład Q3, Q5, oczywiście z całym szacunkiem, bo to są świetne auta, ale bardzo spokojne, subtelne, a z drugiej strony nagle wypuszcza na rynek coś takiego, taką RS6, która wygląda jak wygląda, no sami ocencie. Także no, Audi ma dwie twarze i to im trzeba oddać, że Audi potrafi w sportowe samochody. O rany, jak to wygląda. Potrafi bardzo dobrze w sportowe samochody. Słuchajcie, samochód z polskiego salonu, od pierwszego właściciela. Produkcja 2022. Pierwsza rejestracja to marzec 2023. Auto ma przejechane zaledwie 13 tysięcy km. Ma gwarancję rozszerzoną do marca 2028 lub 150 tysięcy km, więc tej gwarancji jest jeszcze bardzo dużo. A specyfikacja tego samochodu to 800 tysięcy złotych i 600. 800 tysięcy 600 złotych. Bardzo bogato wyposażony i doskonale skonfigurowany egzemplarz. Robi niesamowite wrażenie ten samochód. Przynajmniej na mnie, nie wiem jak na Was, ale mnie się podoba w opór to auto. Kolor lakieru to jest czarny myf i samochód jeszcze ma ten rozszerzony pakiet czerni. Czyli zwróćcie uwagę, reflektory są fabrycznie przyciemnione. To są oczywiście Matrixy. Wszystkie te emblematy, znaczki, takie jak RS6, tutaj znaczki Audi, dokładki zderzaka, to wszystko jest w czerni. To jest ten rozszerzony pakiet czarny. Wszystkie listwy wokół szyb. No nie znajdziemy tutaj nic z chromów. Tak jak popatrzycie na nią teraz, ona jest full black. Tutaj nie ma nic czarnego. Nawet zaciski hamulcowe i felgi są czarne. A odnośnie felg, no to mamy tutaj 22 cale z palety Audi Sport i te felgi się prezentują, słuchajcie, po prostu zabójczo. No wygląda to niesamowicie. Jeszcze mają tutaj taką fakturę, tutaj są gładkie, a tutaj mają takie kropeczki. Plus gigantyczne tarcze. Nie jestem pewien, jakiej szerokości one są, ale wydaje mi się, że może to być około 400 nie litrów, tylko metrów. Już mam weekend w głowie, przepraszam. Są po prostu gigantyczne. Audi, samochód też bardzo dobrze dzięki nim hamuje. Przód tego samochodu również pokryty jest bezbarwną, o właśnie tutaj będzie widać, bezbarwną folią ochronną od nowości. Także front cały jest pokryty PPF-em bezbarwnym. Drzwi są wyposażone w system automatycznego domykania, cichego domykania, różnie producenci nazywają. Układ wydechowy tego samochodu to jest układ RS Dynamic. Brzmi fenomenalnie, rzuca gromy na lewo i prawo. Natomiast samochód wyposażony jest w rev limiter, czyli na postoju maksymalnie go możemy kręcić bodajże do 3 lub 3,5. W trakcie jazdy dopiero ta bestia się nam budzi do życia. Zobaczcie, jak ten tył wygląda. Te końcówki układu wydechowego, słuchajcie, są gigantyczne. Zobaczcie, to jest moja pięść. Ja ją mogę włożyć do środka. No nie zrobię tego, bo się pobrudzę, ale mi ręka wchodzi do środka tego wydechu. Prawdziwy. I tutaj też żadne atrapy. Widzicie klapy? Dzięki tym klapom możemy sobie otworzyć układ wydechowy, był głośniejszy, lub zamknąć. Ale też szacunek, że Audi, a może to właśnie normalność, że tutaj jest prawdziwy układ wydechowy bez atrap. Nawet tylne lampy są pięknie przyciemnione w tym pakiecie czerni. Znaczki z tyłu RS również. Wszystko tutaj, te listwy, emblematy, wszystko jest czarne. Oczywiście mamy potężny bagażnik, jak to w A6, RS6. Bezkluczykowy dostęp, klapa jest otwierana również gestem nogą pod zderzakiem. To wszystko jest nowe, słuchajcie. Tutaj są folie ochronne, niezrywane od nowości. Mamy zestaw dywaników RS oryginalnych do tego samochodu.
No to co, jeszcze do środka sobie zerknijmy. Bo wnętrze mamy wyspecyfikowane pięknie. Mamy tutaj tapicerkę skórzaną, to jest Walkona bodajże. Ona jest w kolorze brązowy koniak, z takimi rąbami przez środek. Oczywiście emblematy RS, panoramiczny szklany dach, potężny dach. Kierownica jest spłaszczona u dołu, to ważne, bo RS6 można było mieć z okrągłą lub spłaszczoną u dołu. Ta wygląda tak, jak powinna. Mamy tutaj rozszerzony pakiet skórzany. Może ja wejdę do środka już. Hop. Mamy tutaj rozszerzony pakiet skórzany, czyli deska rozdzielcza jest obszyta skórą. I to jest prawdziwa skóra, to nie jest ekoskóra. Nawet boczki, drzwi, tunel centralny tutaj z brązową skórą. Plus mamy jeszcze włókno węglowe nielakierowane. Fajny akcent, bo one zazwyczaj, te włókna węglowe, są polakierowane, a tutaj zobaczcie, widzicie, kapitalnie to wygląda. Do tego mamy listwy Piano Black i w tym aucie to wszystko wygląda jak nowe. Słuchajcie, ta kierownica, zobaczcie, jak to jest jeszcze wszystko matowe, tak jak wyjechało z salonu. I nawet te listwy Piano Black, gdzie w branży się śmiejemy, że one się rysują od samego patrzenia, tutaj to jest jak nowe, bez jakichkolwiek rys. Wyposażenie, ja mam tutaj ze sobą całą tą specyfikację, o, już ją pomiałem, całą tą specyfikację, 800 600 zł, no to wyposażenie jest bardzo bogate. Ja Wam nie będę tutaj tego czytać, żeby Was nie zanudzać i nie przedłużać tego nagrania. Oczywiście każdy zainteresowany z Was tą specyfikację od nas otrzymać może. Wentylowane fotele, podgrzewane kamery 360, asystenci jazdy. Jest tutaj, słuchajcie, wszystko, co potrzeba, aktywny tempomat. Ale no nie obejdzie się bez testu dźwięku tego samochodu. Jest rozgrzany do 90 stopni, także pozwólcie, że najpierw go odpalę na zamkniętych szybach. Uruchomię. Mamy head-upa również. No piękny pomruk. Wita nas piękny pomruk z tyłu tego wydechu RS Dynamic. Mamy oczywiście Audi Drive Select, więc możemy sobie tutaj poustawiać względem naszych potrzeb. O, w dynamiku od razu robi się, słyszycie, jak mruczy? Pięknie, pięknie. Tak, do 3000 ma rev limiter, jego na postoju nie puści bardziej, także dopiero w trakcie jazdy przy obciążeniu on będzie, no, rzucać gromami i pokazywać pazur. Naturalnie pneumatyczne zawieszenie. Słuchajcie, wyposażenie jest tutaj tak dużo, że nie będę się nad nim zbytnio rozwodzić, bo bym po prostu zbyt długo Was tutaj męczył. Wow. No, no brzmi ten samochód. V8, 600 koni. Czego chcieć więcej? Mamy jeszcze tutaj takie projektory RS z drzwi w nocy. Fajny akcent. Zobaczcie, to wszystko jest, kurczę, blade, nowe. Te progi, to wszystko jest bez zarysowania. Także takie rodzinne kombi do nas trafiło. RS6 z 2022 roku. Pierwsza rejestracja, marzec 2023. Na gwarancji krajowe, niemal nowe. 3,6 sekundy do setki. A do tego samochód, który jest wielozadaniowy, który jest kombi, który możecie jechać na wakacje, na zakupy. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem ogromnym fanem tego samochodu. Trafia do nas wiele samochodów sportowych, rodzinnych, egzotyków. Natomiast to jest jedno z tych aut, które na mnie wywarło szczególne wrażenie. Ta specyfikacja All Black sprawia, że to jest, no, wydaje mi się, że gdybym ja konfigurował taką RS6, to zrobiłbym to dokładnie tak samo jak tutaj. Samochód będziemy sprzedawać na pełną fakturę VAT. Pełną ofertę sprzedaży znajdziecie na naszej stronie internetowej www.samochodysklasa.pl, a jego cena to 595 tysięcy złotych brutto. Biorąc pod uwagę, że rok temu wyjeżdżając z salonu auto kosztowało 800, to oszczędność całkiem spora. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do odwiedzin naszego salonu i do usłyszenia. Czołem!